dzień dobry w ten dość chłodny poranek i zresztą powiem dość wietrzysty. No, chłodny to chłodny, ale tu wiaterek daje czadu. Tak, także Janusz będzie pił kawę poranną, no potrzebuje dzisiaj kawczana na rozbudzenie. Ciężko mi jest zrobić dzisiaj rozruch, przyznaję się bez bicia. Więc ja tu będę parzył kawczana, zaraz kąpiel, ogarnę się, a potem, że tak powiem, postaram się z kulturą przyjść do was. Także pijemy kawkę i widzimy się. Dla was to jest dosłownie przewinięcie. Zaczynamy. No i buongiorno już twarzowo. Witam się z drugim kawczanem po powrocie z zakupów. Miałem się odezwać w sumie zaraz po prysznicowaniu i tak dalej, ale z racji, że wisiałem cały czas na telefonie, to mówię, akurat zdążę, pojadę, zrobię te zakupy i przyjadę i się odezwę. Więc jestem. Więc i też jest drugi kawczan. Nie ma, że boli. Zakupki są. Powiem wam tak. Wiatrzycho jest takie, że idzie, że tak powiem, głowę urwać. Mega nieprzyjemnie, chociaż włosy praktycznie nienaruszone. Dzisiaj poszło sporo lakieru do włosów i przyznaję, że ten lakier do włosów cień z Lidla perfekto się sprawdza. Jest tani i naprawdę dobry. Zobaczcie, no nie ma tego efektu push-up. Zobaczcie sobie moje włosy z wyjazdu do Brodnicy, gdzie lakieru do włosów nie używałem, to wyglądały niezbyt dobrze. Ale dzisiaj to jest po prostu elegancko. Janusz jest zadowolony. Więc skoczyłem, zrobiłem te zakupy i mam z głowy. Więc tak to wygląda. Wiecie co, wziąłem takie tortille, chipsy kukurydziane, smak sera. Nie o to mi chodziło, miałem kupić sobie chyba crunch chipsa, bo na wyjeździe posmakowałem bardzo dobre właśnie takie te tortilla, chipsy, czy kto jak tam woli. Przepyszne, po prostu przepyszne. Ale... więc cóż mogę powiedzieć? Poczekajcie, zaraz wracam. Dobra, już wracam do was. Także do tych. Na wyjeździe popróbowałem inny z crunch chipsa, na czosy żółty ser. Były po prostu przepyszne, no ale ich nie było dzisiaj w Biedronce. Więc wziąłem te tortille. No zobaczymy, może chociaż odrobinę będzie przypominało. Wziąłem też ser żółty, królewski, light, bo mam ochotę na pewną rzecz. A mianowicie, tylko nie wiem, czy uda mi się to dzisiaj zrobić na kolację, bo mamy plany, mi się szykują wyjazdowe, będę musiał później jechać na Warszawę. Na bagietkę, taką wiecie, przeciętą na pół, z serem i normalnie do piekarnika. Co prawda mi szkoda jest nagrzewać piekarnik na jedną bułkę. No bo umówmy się, ile to prądu zżera, tylko po to, żeby sobie jedną bułeczkę zrobić. Ten air fryer by mi się przydał, wiecie, ten takie to urządzenie z tą szufladą, tutaj nie. I w ogóle wszystko byłoby elegancko. No ale na razie nie mam. Tamto to chwila, moment i gotowe. Bo znowu z mikrofalówki nie będzie tego efektu wow, nie będzie takiej chrupki, tylko takie wiecie, no. No i dodatkowo wziąłem właśnie dwie grachamki. Także wziąłem tę bułkę z ziarnami, bo mam ochotę na właśnie bułkę z serem zatopioną. No chyba, że w ramach obiadu zrobię, a obiad, który dzisiaj miałem zaplanowany, zrobię sobie kiedy indziej. Też to jest bardzo możliwe. Bo bym chciał właśnie, no mega, mam ochotę po prostu mega i tyle. Więc to pokazałem. No trochę jestem taki rozkojarzony, źle się czuję, wiecie? Boli mnie to gardło, boli mnie tutaj, zatoki mnie bolą, więc... No jest przeziębienie jakieś takie. Skyr, 4 sztuki. No ja muszę mieć w domu, wiecie, naprawdę. Ostatnio uwielbiam nawet dodać 4-5 łyżeczek siemnia lnianego, dobrze wymieszać i zjeść w taki sposób. Z owocami, no w ogóle wiecie, no o, maliny mrożone mi się skończyły, miałem wziąć maliny. No nic, zostało mi jeszcze trochę mango i chyba truskawki mrożone, no to jeszcze nie jest tak źle. Po prostu muszę sobie wpisać na listę to do, kupienia i tyle. Banany, udało mi się wygrzewać takie typowo zielone. No bo wiecie, u mnie to chwila, moment, starsze się robią takie plamy na nich. Więc mam taką wizję, że te troszeczkę dłużej poleżą. Wziąłem sobie dwie zupki. Były różne smaki, ale skoro udało mi się złapać barszcz ukraiński, to mówię, chcę barszcz ukraiński. Uwielbiam. No już tyle razy się na temat tych zup wypowiadałem, że hej, w ogóle dałem do posmakowania jedną zupę koleżance z pracy. Tej mojej takiej, co mi ostatnio dawała te produkty z Niemiec. Ja mówię, spróbuj tę zupę. I powiedziała, że bardzo dobra, że smaczna, że faktycznie miałem rację, więc cieszę się bardzo. No to jest takie ułatwienie, nie? No,
skład jest naprawdę super. Tutaj nie ma żadnego, do tego, żadnego składnika, do którego było, można było się przyczepić, a no robi swoją robotę, więc o czym tutaj mowa? No dzisiaj będzie spory grzech. Ale taką mam ochotę, tak za mną od dawna chodzi, że po prostu masakra. Co prawda chodzi za mną inna, z innej firmy, no ale już nie chciało mi się krążyć, zwłaszcza, że raz, że zimno, dwa, też się kiepkawo czuję. Najchętniej to wiecie co, bym się położył. Naprawdę bym się położył i poleżał, taką mam ochotę. Jest mi na tyle zimno, że aż mam tą gęsią skórkę. Także nie fajnie. Pączek z słonym karmelem, tylko to jest ten z Biedronki, więc nie wiem ile tego nadzienia będzie. Najlepsze są spódki, bo dają tyle nadzienia. Perfekto, po prostu perfekto, pysznie, dużo, fajnie. Ale no już nie chciało mi się krążyć. Mam Putkę całkiem niedaleko, ale to wiecie, takie godziny, że teraz na mieście gdzieś zaparkować i znaleźć miejsce. A ja tak już mówię, odpuszczam. Wziąłem 4 ogórki takie maluchy, akurat sam raz dla mnie, czyli jednego sobie skroisz i cześć, więc ja tam lubię. 2 pomidorki wziąłem, o tak o, i wziąłem sobie 3 jabłka Gold, Yonda Gold, Yanda Gold, czy kto tam woli, są jabłuszka, Janusz się cieszy, więc jest fajnie. Jest spoko. I wziąłem sobie paróweczki. Te lepsiejsze, bez tych wszystkich tam fosforanów, innych pierdanów, nie? Więc cóż mogę powiedzieć, no. Oczywiście wiadomo, że parówkę można byłoby sobie zamienić na pieczoną pierś z kurczaka, byłaby dużo zdrowsza. Ale no, już ustalaliśmy tyle razy, że ja to jestem człowiek wygodny i ja to lubię mieć pod ręką wszystko podane i tyle. Taka jest prawda. Także Janusz idzie się teraz chwilę. Chyba położę się, wiecie? Chyba się na trochę położę. Zjem tego pączka. Piję tą kawę. Położę się pod kot. Trochę poleżę. Zobaczę, jak się będę czuł. I będę dalej funkcjonował. Będę starał się dalej funkcjonować. Na ile mi to wyjdzie? Nie wiem. Nie wiem. Ale postaramy się dzisiaj trochę vlogować, bo ostatnio te vlogi tak odeszły na bok, bo tak tu wyjazdy, tu coś tam. Także no wiem jak to wygląda, no nie zawsze jest czas. Ale dzisiaj się postaram. Zwłaszcza, że idzie pranie, to to i tak długo nie poleży, zaraz będzie wirować, to ja wstanę rozwiesić. Ale najważniejsze jest to, że rano już sobie poprasowałem, bo jak do was się przywitałem, ogarnąłem się, potem zadzwonił telefon, więc słuchaweczki kulturalnie, no i deskę do prasowania i prasowanko. Mówię, gonię z czasem, bo potem mam kolejne pranie do wstawienia i tak mówię, Janusz, robisz robotę. Więc Janusz robił i zrobił. No, dobra, pakuję ten mandżur i odzywam się po prostu w międzyczasie. Sorry za dźwięk idący tam od tyłu, za wami, bo farelunia chwilowo chodzi, tak. No jest tak zimno, serio, mega zimno. Jeszcze ja się czuję tak słabo, mrawo, to tym bardziej to odczuwam, więc mam tutaj herbaczan i kocykowo. Herbaczan jest, się zwie, na gardło. Taki typowo ziołowy. Wiecie co ja tutaj czuję? Troszeczkę tak majerankiem mi zajeżdża, nie wiem czemu, ale majerankiem, naprawdę. Więc taka sytuacja. Nie ma o czym mówić. Ale w smaku jest bardzo dobra. Mega. Z Lidla. Się nazywa na gardło po prostu. Narysowana pani z szalikiem. Natomiast przychodzę, bo trochę udziubałem tej tortilli o smaku sera. Powiem tak. Pyszne. Naprawdę bardzo dobry produkt. Oczywiście tam smakowo różni się od tych, co smakowałem w gościach. Ale pyszne. Naprawdę. I powiem szczerze, że będę częściej sięgał po nie, jak będę w Biedronce. Bo i cenowo wychodzą fajnie, no i w smaku są dobre, a o to chodzi. Mają robić przyjemność. Więc tak to wygląda. Miałem leżakować, ale tak suma summarum to nie leżakuję, tylko tak bardziej siedzę, oglądam telewizję. I cóż mogę powiedzieć, tak to wygląda. Moi drodzy parafianie. Tak myślałem, żeby coś może na obiad za niedługo sobie tam udziubać, ale chyba jeszcze nie. Udźbałem trochę tych chipsików tutaj, na razie jest ok, godzina jeszcze młoda, w sumie nie wiem,
Nie mam jakiejś większej potrzeby. Ciemne jak cholera. Rozmawiałem chwilę z kuzynką z Brodnicy, to mówi, że u niej też pogoda taka licha. Więc cóż, ciekawe, czy w ogóle w tym tygodniu jakieś ocieplenie będzie. Pokazuje mi cały taki tydzień, zresztą i nawet na przyszły tydzień pokazuje brzydko. To słabo. No nic, to ja dalej się lenię, popijam herbaczan i odezwę się trochę później. W okolicznościach tej, że tak powiem, zimnej pogody i złej atmosfery i w ogóle złego samopoczucia, no trzeba coś byłoby zjeść i idę w kierunku zjedzenia tej bagietki, tej zapiekanki, bagietki. Raczej taka bagietka na ciepło, bo to wiecie, ani nie będzie pieczarek, ani nic. No ja mam dzisiaj po prostu ochotę na taką bułkę zapiekaną z serem, ale taką z piekarnika, typowo. Więc rozgrzejemy chłopaka tutaj. Niech się rozgrzewa. Żal wielki rozgrzewać na jedną bułeczkę piekarnika, ale ja rzadko używam, to tam żaden problem. Więc tak to. Weźmiemy sobie papier do pieczenia, standardowo. Nigdy nie kładę na zwykłej blasce, tak o. Tak, dobra. Tak to wygląda, proszę Państwa. To będzie bułeczka. Coś musimy wyciągnąć do tego. Dobra. Będzie z serem i do tego weźmy sobie ogóreczka od cioci. A co? A niech będzie. A niech będzie. Więc tak to będzie wyglądało. Tak to będzie wyglądało. Tak myślałem, że uda mi się przysnąć, ale coś nie mogę. Coś nie mogę. Nie mogę przysnąć, powiem tylko tyle. Dobra, także tak to wygląda. I powiem wam, że naprawdę ta bułka ładnie wygląda. Zobaczcie, no nie jest biedna. Tych ziaren ma tam nawet sporo, więc... No i cudownie pachnie, to już w ogóle jest. To już jest w ogóle jaka przyjemność. Także tak to wygląda. Się zastanawiam, ile tego sera dać. Czy po jednym takim, czy się skusić dwa na bogato. Chyba damy dwa. A takie plajsterki sera. Na jedną kanapeczkę. Na bogato. Albo nie, dwa to dużo, to może po połówce jeszcze. O, no może tak będzie lepiej. Za dużo to też nie bardzo, bo to się sklei buzię zaraz. Żeśmy ostatnio wspominali z kuzynką takie budki z zapiekanki, wiecie, były jakieś hamburgery, nie? Zapiekanki, hot dogi tam były. No taki nie fiszmasz i fryteczki zawsze dobre mieli. Pamiętam, wisiały na takich łańcuszkach ketchup, musztarda i oni z tego brali tak bezpośrednio, nie? Więc fajna sprawa. W ogóle czajnik zostawiłem tutaj. Mam nadzieję, że to ja coś źle nalałem, chociaż wydawało mi się, że celuję dobrze do środka, bo strasznie mokro było tutaj. Jak gotowałem wodę na herbatę z gardłem, to tu było mokro, i co jest? Tak podniosłem czajnik, to tam na podstawce było mokro, tutaj z pod spodu gdzieś woda ciekła. Ja wie kurde, co jest? Przecież to nie jest stary czajnik, on ma dopiero ile? Ze 3 lata? Może 3 z małym kawałkiem? To bez przesady. Mój poprzedni czajnik 12 lat działał. Więc, no, nie wiem, mam nadzieję, że tutaj się nic złego nie wydarzy. Muszę ogórki otworzyć. Puściły. Jezu, co za zapach, kurczę, co za zapach, uwielbiam, po prostu uwielbiam, coś niesamowitego.
Coś niesamowitego, jak pachnie. No szkoda, że nie mogę wam dać powąchać. Pięknie. Naprawdę pięknie. Także będzie to... do takiej mojej ala zapiekanki jeszcze ogórek. A co? W ogóle ubolewam, już chyba wam kiedyś mówiłem na temat mojego zlewu w kuchni, że nie wziąłem takiego typowo głębokiego, bo ja mam taki płaski dość i niestety tutaj chwila, moment i rozbryzguje się woda. Rozkręcisz tam i wszędzie leci woda, no tak mnie to denerwuje, że szok. No jak tam, no niestety ma to do siebie, że ten piekarnik długo się rozgrzewa. Trochę taka przykra sprawa, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Do tego będzie oczywiście keczupik, a to może możesz ogórka wyciągnąć, słoik schowam. O, to akurat z brzegu są takie fajne, małe. Takie nie za duże, widzicie? Tam dalej to są takie duże. To wezmę sobie dwa takie maluchy, schowa się. I wyciągnę keczup. Ten roleski premium bez cukru, bardzo dobry. Naprawdę polecam. Myślę, że nie zawiedlibyście się. No i tak jeszcze wracając do meritum tego czajnika, mówię, no kurde nie, no jak się naprawdę coś popsuło i on gdzieś tu będzie ciekł, to wiecie, no to jest kolejny wydatek, nie? No to nie chcę tego. Ale no na razie widzę, że woda nie ucieka, więc nie wiem, może jakoś nie zauważyłem i tutaj po prostu jak nalewałem, tu gdzieś tutaj bokiem poszła woda. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Chociaż... no nie wiem. Ciekawe. Nalałem cały, niech sobie postoi. I się będzie obserwowało, nie? Dobra, może wrzucę te... Jakie cieplutko, jak cieplutko, o ja. Jak zimno, ciepło, znaczy zimno, no zimno jest, ale jakie ciepełko od piekarnika, to po prostu aż przyjemnie. Dobra, no to cóż, no czekamy aż się te zapiekanki tutaj upichcą i tyle, no i odezwę się, jak już będę miał, że tak powiem, cały prowiant na talerzu. Wiadomo, że niestety taki zwykły ser nie rozpuszcza się tak fajnie jak ten ser taki, wiecie, tarty, nie? Najlepiej żółty. No ale cóż, jest jak jest, na pewno dobre będzie, bułeczka chrupiąca, bo już sprawdzałem. O to chodziło, o to chodziło. To za mną chodziło, o tak. Także cóż, biorę keczupik, idę tam zajadać, to taki będzie mój dzisiaj ala obiad. Nie, mam jakąś wenę dzisiaj do robienia niczego innego, zwłaszcza, że zaczyna boleć mi głowa. O, taki interes właśnie. A gdy brzuszek po obiadku odpoczął, to by się napił kawki. By się napił kawki, ale wiecie co? Mam ochotę nie na kawkę tę z ekspresu, tylko napiłbym się kawy takiej fusiastej. Teraz jak byłem w Brodnicy te kilka dni, no to czarną kawę fusiastą piłem. I szczerze powiem, że mi ten smak znów przywraca tutaj przyjemności, więc chyba pójdziemy, wstawimy wodę. Tak, mogą być włosy już lekko rozszczepane, bo trochę sobie leżałem. Tutaj się przyznaję szczerze, bez bicia. Było leżing. Trochę słońca wyszło, dziwo. Odrobinę. Ale wiatr jak wieje, tak wieje. Jak mam lufcik zostawiony, taki otwarty, żeby te świeże powietrze wpadało, to firanka tańcuje jak szalona. Dobra, niech tańcuje, no. Co zrobisz? Dobra. Chodźmy, zrobimy tę kawkę. Odrobinkę w ogóle zjadłem. Poleżałem, to jakoś tak mi humor wrócił. Ja nie wiem, co tutaj za... akcja, że humorek wrócił. A, już wiem. Właśnie zrobiłem ten sam błąd. Już wiem, którędy tą wodę wylewam. Ona tu wyleciała. Będzie tu leciała, dobra. To czajnik jest sprawny, potwierdzam. No to Janusz źle nalewa wodę. Życie. Życie jak w Madrycie. Także kawka. Mam tutaj fusiastą Jakobsa w puszce. Puszka wiekowa.
dla ludzi, którzy mnie nie oglądali jakoś tam, albo oglądają od niedawna i są dość sentymentalni, tak jak na przykład ja. Ja lubię trzymać takie gadżety. Stara puszka, w ogóle gdzieś tam pewnie miejscami podzierana, wiadomo. Tu jest jakieś zdjęcie w ogóle. Wiecie, ile ta puszka ma lat? Moja mama nie żyje od 2003 roku, a jeszcze używała tej puszki przed, wiadomo, nie? Więc zobaczcie, mamy 2024, a ja mam cały czas tę puszkę. Jest cały czas po prostu ze mną, naprawdę. Stary, ale jary i powiedziałem, że nie wyrzucę. Naprawdę, nie wyrzucę. Może dotrwa ze mną do moich ostatnich dni. Mam nadzieję, bynajmniej na to się zanosi. Bo ja nie planuję jej wyrzucać. Jeżeli chodzi o puszki, to też mam starą. Taką, tutaj cukier akurat trzymam. Ale też stara jak świat. W ogóle jaka ładna grafika. Taka prosta, zimowa. Trzeba z jakąś kawą właśnie, nie? Także wiecie, ja lubię, trzymam takie bajery, szmery. Nie ma o czym mówić. Więc dobra, kawkę sobie zalewam. Lecę dalej oglądać. A teraz to się chyba już odezwę dopiero przed wyjściem z domu, bo jeszcze trochę będę musiał jechać tam, gdzie mówiłem, do Warszawki na chwilę. Także zobaczymy. Dobra. Jakby nie było, jeszcze vloga nie kończę.